Z pierwszej księgi Machabejskiej. W owych dniach miejsce Matatjasza zajął jego syn Juda, który miał przydomek Machabeusz. Wsparli go wszyscy jego bracia i wszyscy, którzy się przedtem przyłączyli do jego ojca. Z radością prowadzili wojnę w obronie Izraela. On rozprzestrzenił chwałę swego ludu. Przywdział bowiem na siebie pancerz jak olbrzym, przepasał się wojennym orężem i rozpoczął wojnę, ochraniając wojsko swym mieczem. W czynach swoich był podobny do lwa, do lwiątka, które ryczy, rzucając się na zdobycz. Ścigał bezbożnych i tropił ich, a na pastwę płomieni oddał tych, którzy niepokoili jego naród. Bezbożni ze strachu przed nim byli przerażeni i drżeli wszyscy, którzy bezbożnie postępowali, a on wybawiał i szczęście mu sprzyjało. Wielu królów rozgniewał na siebie, ale Jakub cieszył się z jego czynów i aż na wieki błogosławioną pozostanie jego pamięć. Przeszedł przez ludzkie miasta i wygubił w nich ludzi bezbożnych i odwrócił gniew Boży od Izraela. Aż na krańcach ziemi było znane jego imię i tych zgromadził, którzy mieli zginąć. Apoloniusz zebrał pogan i liczne wojsko z Samarii, ażeby walczyć przeciwko Izraelowi. Juda dowiedział się o tym, wyszedł mu naprzeciw, pobił go i zabił. Padło wielu zabitych, a reszta pouciekała. Oni zaś zabrali łupy na nich zdobyte, a Juda wziął sobie miecz Apoloniusza i walczył nim do końca swego życia. Seron, dowódca wojsk syryjskich, dowiedział się o tym, że Juda zebrał sobie ludzi i zgromadził prawowiernych, aby wyjść na wojnę. Powiedział więc: Uczynię głośnym swoje imię i chwałę dla siebie przygotuję w królestwie. Będę walczył przeciwko Judzie i przeciwko tym, co się z nim złączyli, a którzy lekceważą królewskie rozkazy. Tak więc wyruszył on, a z pomocą mu wyruszyło także silne wojsko bezbożnych, aby na synach Izraela dokonać zemsty. Gdy się zbliżył do stóp wzniesienia, na którym leży Bet-Horon, wtedy Juda z małym oddziałem wyszedł mu naprzeciw. Gdy zobaczyli wojsko, które szło przeciw nim, powiedzieli do Judy: Nas jest tak mało. Czy będziemy mogli walczyć z tym tak wielkim, potężnym mnóstwem? A przecież my dzisiaj nic jeszcze nie jedliśmy i sił nam zabrakło. Juda odparł: Bez trudu wielu może być pokonanych rękami małej liczby. Bo niebu nie czyni różnicy, czy ocali przy pomocy wielkiej. Czy małej liczby. Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczby wojska. Prawdziwą siłą jest ta, która pochodzi z nieba. Oni przychodzą do nas pełni pychy i bezprawia, aby wytępić nas razem z żonami naszymi i dziećmi, i aby nas obrabować. My zaś walczymy o swoje życie i o swoje obyczaje. Pan sam skruszy ich przed naszymi oczami. Wy zaś ich się nie obawiajcie. Gdy skończył swoje przemówienie, nagle uderzył na nich, także Seron i jego wojsko zostało przez nich pobite. Ścigali ich od przejścia Bet-Horon aż do równiny. Spośród nich padło ośmiuset ludzi, a inni pouciekali do ziemi filistynów. Wtedy zaczęto się bać Judy i jego braci, a strach przed nimi. Padł na okoliczne narody. Wieść o nim doszła do króla, a narody opowiadały o walkach Judy.